Opel Astra Sedan. Auto, kurde, jak się nagrzewa! Opel Astra Sedan, auto z polskiej fabryki, więc teoretycznie powinniśmy je lubić. Ale tylko teoretycznie. Dlaczego? Pod maską jest coś, czego... Co zniechęci każdego. Dokładnie, pod maską jest coś, co zniechęci każdego, nawet pana Opla. Pamiętacie silnik 1.8, 2.0? Może nie był jakąś najszczęśliwszą konstrukcją, ale były sprawdzone. Co prawda zdarzało się, że zużywały trochę oleju, ale każdy, kto jeździł Oplem, o tym wiedział. Miał w zapasie, w bagażniku, przynajmniej litr oleju. Zademonstruj klimatyzację. Uwaga, uruchamiam auto, które chwilę powstało. Zobaczycie teraz, jak dmucha klimatyzacja. Uwaga. I mamy wewnętrzną wichurę. Akurat mnie nie w tym przypadku nie zaskoczyło, bo... Wyłącz, bo nic nie słychać. No dobrze. Wyłącz. Zmniejsz po prostu tutaj masz ten. Zwiększę temperaturę, nie będzie tak być. W tym przypadku akurat mnie to nie zaskoczyło, bo każdy nowy Opel ma coś nie tak z klimatyzacją. Ta klimatyzacja, pomimo ustawienia na naprawdę rozsądną temperaturę, dmucha tak, jakbyśmy chcieli zbić temperaturę z 25-30 stopni na 15-16. No, coś trzeba z tym zrobić, widocznie czujniki są umieszczone naprawdę w bardzo dziwnych miejscach. Tutaj mamy, uwaga, nowoczesny silnik 1400. Z turbiną. Na szczęście bez bezpośredniego wtrysku, ale osiąga, uwaga, 140 koni mechanicznych. Czyli dokładnie tyle, co silnik 1.8, znany z Wectry, z poprzedniej Astry. Jeździłem Astrą z tym silnikiem, jeździłem Chevroletem Cruze'em z tym silnikiem. Do którego auta ten silnik pasuje lepiej? Według mnie do Cruze'a. Do Astry nie za bardzo. Cruze'em przejechałem ponad 1000 km i średnie zużycie paliwa wynosiło około 8 litrów na 100 km. Astra, no... Nie jest to kombi, bo akurat testujemy sedana. Zużywa tego paliwa o ponad litr więcej. To całkiem duża różnica, biorąc pod uwagę, że pod maską pracuje dokładnie ten sam silnik o tej samej mocy. Co jest więc nie tak? Może Opel po prostu jest cięższy. Największą zaletą tego silnika, teoretycznie według producenta, jest nowoczesny silnik, który jest mały, ale mocny, zużywa niewiele paliwa. No, paliwa, jak już wspomniałem wcześniej, zużywa sporo, bo ponad 9 litrów średnio na 100 km w przypadku... Przy bardzo oszczędnej jeździe. No, tak. Przy bardzo oszczędnej jeździe to naprawdę wynik... To nie jest dobry wynik. Zły? Tak, to jest zły wynik. Nie jeździliśmy tym samochodem szybko. Średnia prędkość, uwaga, w tych 400 km. No, faktycznie, nie było jeżdżone szybko. Co prawda można wywnioskować, że było podzielone mniej więcej pół na pół z trasą, średnia prędkość to 34-35 km na godzinę, tak? Więc naprawdę szybko nie było, a mimo wszystko ten samochód średnio zużył ponad 9 litrów na 100 km. To naprawdę jest dużo. No, no takie są zalety i wady nowoczesnych jednostek małych, które mają zastąpić duże. Co natomiast jest fajne w Astrze? To jak się prowadzi. Akurat nad tym producent popracował i samochód prowadzi się dużo lepiej niż poprzednik. To akurat jest bardzo fajne. Dobrze skręca. I tam ktoś też skręca. Dobrze skręca, dobrze hamuje. Naprawdę nic temu modelowi nie można zarzucić. Sedan. Samochód według mnie pozbawiony specjalnego sensu. Praktyczniejsze są hatchbacki, praktyczniejsze jest kombi. No, ale decydując się na kompaktowego sedana, kupujemy sobie limuzynę luksusową. Ja mam kluczyk, nie grzeb tam w kieszeni. No, kupujemy sobie namiastną luksusową limuzynę, namiastkę luksusowej limuzyny. No bo nie, no luksus jest, zobacz. No, to jest namiastka. To jest, no tak, chromowane wstawki i dodatkowe i sedan zamiast hatchbacka zrobią z tego auta limuzynę. No way, nie ma takiej opcji. Kupujemy auto dla dużego bagażnika. No, sedany mają duże bagażniki. No, taka ich konstrukcja. Mamy torby, tak żeby miał ręce zajęte. Ręce zajęte. Kanapki nie wypadły. Cicho tam, kanapki. Mamy namiot, plecak, torbę. Samochód jest już otwarty, zapomnieliśmy zamknąć. Tacy jesteśmy. No, niespodzianka. Jak otworzyć sedana? Możliwości są dwie. Zostawiamy wszystko na ziemi.
Jest kluczyk. Jest. Jest w kieszeni pod warunkiem, że jesteśmy mężczyzną. No tak, bo kobietą? Jesteśmy kobietą, to szukamy kluczyka w torebce. Mamy kluczyk, mamy kluczyk. No i uwaga, otwieramy bagażnik. No. Rozwiązanie, wygodne limuzyny, nie możemy bagażnika otworzyć za pomocą przycisku zwykłego umieszczonego gdziekolwiek. No, chyba że otworzymy ten bagażnik. Otworzymy? Jest! I oto jest pytanie. To przy 50 przycisków. A nie, to nie jest takie, o. Zimno. Momencik, ja próbuję otworzyć bagażnik. To? Nie włożę nic w bagażniku. No. I próbuję go otworzyć. No. Ale będziecie się ze mnie śmiać. Jest! Brawo. Jest! Już po chwili znalazłem przycisk. A ktoś, kto za mną się skradał ze sklepu, zajmował mi torby, zakupy i pod czym będę spać. No, bagażnik ma faktycznie imponującą pojemność, ale uwaga, mamy bardzo ładne zawiasy. Dlaczego mam tutaj ten plastik? Żeby to wszystko ładnie wyglądało, bo zawiasy tak czy inaczej zajmują nam przestrzeń bagażową. No i jeśli zapakujemy bagażnik pod sufit, bo nie pod dach, no to prędzej czy później coś uszkodzimy. Ciekawy jest też system sprężynowy. Ja już gdzieś widziałem takie sprężyny. Gdzie? W lanosie. I co tu dużo mówić? Szału nie ma. Co prawda wszystko jest poprawnie zmontowane. Niestety plastiki na pierwszy rzut oka wyglądają jako tako, bo nie powiemy, że wyglądają super. Zwłaszcza w tej nieszczęsnej tonacji brązowo-brązowej. Naprawdę. Brązowo-brązowo-brązowe, bo są trzy odcienie brązu. Ja jestem ślepy, widzę tylko dwa. Widzę jasny brąz, ciemny brąz i taki brąz. A nie, faktycznie, są trzy. Tak, dobrze. No, cztery. Chyba się kawa wylała podczas robienia tego samochodu do formy z plastikami. Pozycja za kierownicą faktycznie nie jest zła. Sama kierownica, wykończenie samochodu też nie. Ale tutaj mamy. W tej wersji. W wersjach podstawowych będziemy mieć plastikową kierownicę, ale no, pogódźmy się z tym. Kupujemy limuzynę, z zewnątrz kierownicy nie widać. Ale jest jedna rzecz, która cały czas denerwuje mnie w Oplu. W Insigni, po naszych materiałach. Z pewnością po naszych materiałach. W Insigni po liftingu już nie mamy tutaj morza przycisków. Wasze jeszcze mamy. Mam nadzieję, że w końcu to zmienią. Bo już sami widzieliście, samo otworzenie bagażnika, no, w japońskim samochodzie byłoby gdzieś koło fotela. Ładna taka linka. Raz, dwa, trzy, pociągamy, otwieramy. Tutaj, żeby cokolwiek zrobić, musimy się popatrzeć. Na szczęście na parkingu podczas jazdy nie radzę tego robić. Obsługa tego wszystkiego naprawdę, nawet pomimo przyzwyczajenia i sprawdzenia, jak to działa w Oplu na postoju, naprawdę stwarza sporo problemów. A teraz przejdźmy do tyłu. Pamiętacie, poprzednio jedziałem w Volvo V40 Cross Country. Mówiłem, że to nie jest przestronne auto. No faktycznie, miejsca w Astrze, sedan, która rozmiarowo teoretycznie jest konkurentem Volvo V40 Cross Country. No, cenowo w przypadku tej specyfikacji, w której jesteśmy, również może konkurować z podstawowymi wersjami Volvo V40. Jednak pomimo tego, że miejsca z tyłu jest tutaj więcej i to w Volvo siedziało się naprawdę dużo lepiej. Fotele były wyprofilowane. No tutaj na tylnej kanapie czuję się, jakbym siedział na osiedlowej ławeczce. Czy po to kupuje się limuzynę? Nie. Na co dzień jeżdżę Oplem, tylko starszym. Lata mijają, system mocowania fotelików Isofix cały czas w Oplu jest genialny. Mamy Isofix, tak? Tutaj wiemy, że mamy uchwyty. Jednak dostanie się do tych uchwytów nie jest proste, bo fotel jest tak wyprofilowany, że uchwyty są ukryte za górną warstwą fotela. Dostanie się do niego naprawdę jest wyjątkowo trudne bez specjalnych przejściówek. Na szczęście producenci fotelików dostarczają taki mały device plastikowy, który wciskamy wcześniej. Tutaj jest to zdecydowanie łatwiej zrobić niż wpiąć cały fotelik i wtedy fotelik zapina się dobrze. Co jeszcze mamy w naszej wersji? No, w naszej wersji mamy możliwość wyboru pracy, trybu pracy zawieszenia. Wersję rodzinną, nazwijmy to, Tour,
dzięki czemu auto, zawieszenie jest nieco bardziej miękkie i samochód inaczej reaguje na dodanie gazu, już inaczej działa wspomaganie kierownicy oraz tryb sport z usztywnionym zawieszeniem, podświetlonymi w trybie sport wskaźnikami na czerwono. O, teraz mamy ładnie. Biało, czerwono. Czy warto kupić Astrę w sedanie? Nie, w sedanie nie. Pomimo tego, że to jest samochód z Polski i powinno nam zależeć na tym, żeby fabryka w Gliwicach produkowała coraz więcej aut, może jednak zajęliby się produkcją praktyczniejszego kombi albo hatchbacka. Tamte samochody są równie praktyczne, może nie udają dużej limuzyny, ale dla rodziny z dwójką dzieci to naprawdę będzie optymalny wybór. W przypadku sedana nie, bo bagażnik, pomimo że jest olbrzymi, przy większych wakacyjnych podróżach na pewno nie zmieści nam wszystkiego. Może dojdziecie do wniosku, że nie lubię Opla. Nie, ten samochód naprawdę... Sam masz Opla. Sam mam Opla, więc trudno, żebym nie lubił. Jednak w przypadku Astry Sedan... Mi ten samochód się nie podoba. To, co usłyszeliście, to jest moja subiektywna opinia. Nie wszystkie samochody muszą mi się podobać. W przypadku sedanów... Odrzucam je od tych samochodów, nie wiem dlaczego. Jeśli macie inne opinie, komentujcie. Na pewno wam odpowiem. Niektórzy twierdzą, że włoska to może być pizza, ale na pewno nie samochód. Inni z kolei mówią, że gaz nadaje się tylko i wyłącznie do kuchenek. No i sprawdzimy, czy rzeczywiście coś w tym jest. Zajmiemy się Alfa Romeo Giulietta z fabryczną instalacją gazową i silnikiem 1.4 turbo. Ciekawe jak jeździ.